Szkoła cud, nas to dwa, szkoła przygód, jak ze szkoły. Dziwny duch nawiedza szkołę, a ducha druh to szczur. Intrygi to ich fach, porażka im nie w smak. Ożywiają dinozaury, w ruch wprawiają wiatr. Nie zastraszą jednak naszych zuków, nas to dwa. Tu wszystko może zdarzyć się, w tej szkole przygód jak ze snu. Tu niemożliwe nie jest nic, w tej szkole przygód jak ze snu. Marzenie ducha jedno, budzić lęki, trwogę siać, by zemsta dopełniła się, zabuli wieczny strach. Ci chłopcy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Tak, duchu, nie wiedzą. Tu wszystko może zdarzyć się, zdarzyć się. W tej szkole przygód jak ze snu. W tej szkole przygód jak ze snu. Tu niemożliwe nie jest nic, nie jest nic. W tej szkole przygód jak ze snu. W tej szkole przygód jak ze snu. Tu niemożliwe nie jest nic, w tej szkole przygód jak ze snu. Podwodny świat. No, cieszę się, że ktoś mi wreszcie pomoże w kuchni. Nie zgłosiliśmy się na ochotnika. To wymóg programu naszej domowej ekonomii, ale na pewno fajnie będzie zgłębić tajniki szkolnej kuchni. Możesz je sobie zgłębiać, ile chcesz, o ile nie zapomnisz o szorowaniu garów. Braciszek i siostrzyczka w tej samej klasie. Musicie być bardzo zbliżeni. Coś ty wykombinował z tą domową ekonomią. Staram się nie ograniczać swoich zainteresowań wyłącznie do programu nauczania. O, co to jest? To kocioł do gotowania pod ciśnieniem. Został wymyślony do przyrządzania potraw ciężkiego kalibru. Jego wieko jest solidnie dokręcone, żeby para nie wydostawała się na zewnątrz. Rozumiem, że skraca on czas gotowania dużych ilości mięsa, zważywszy wielkie potrzeby stołówki. Trafiłeś w dychę. Dziś na przykład mamy dzień gotowanego jaka. Jaka? Chyba jedliście już jaka. Stołówkowe żarcie. Nie wiem, jak je znosi mój wyjątkowo delikatny żołądek. Od dziś nie musisz się już martwić swoją delikatną obstrukcją, duchu. Będę ci gotował pyszne potrawy smakosza i pięknie ci je podam. Na pewno to docenisz. Ketchup! Dzięki specjalnemu okienku z Plexi możemy sprawdzać, czy jak ugotował się na odpowiednio gumowatą konsystencję, bez potrzeby zdejmowania wieka. Tym wiekiem nie radzę się bawić! Gdyby odskoczyło w niewłaściwej chwili... Bum! Tak, bum! Cuda morskiego dna! Morskie dno to środowisko, które wciąż się zmienia pod wpływem trzęsień ziemi, wulkanów, zjawisk hydrotermicznych, a wszystko to ma związek z fenomenem zwanym płytą tektoniczną. Byłoby dużo lepiej, gdybym była jedynaczką. Popatrz, co on wyprawia, a przecież wie, że to mnie drażni. Nie zwracaj na to uwagi. Niektórzy z nas chcą się uczyć. Teraz prześledzimy rozwój podwodnych jednostek badawczych. Zaczniemy od pierwszej z nich, wybudowanej w 1930 roku, zwanej batysferą. Muszę się z nim dzielić rodzicami, wakacjami, a nawet nauczycielami. Batysfera to kulista kabina obserwacyjna bez własnego napędu. Była ona opuszczana i wciągana za pomocą liny ze statku i nic dobrego nie wróżyło zerwanie takiej liny. Nic nie poradzę, że z powodu mojej błyskotliwej inteligencji znalazłem się o dwie klasy wyżej. A teraz mam dla was małą niespodziankę. Akwarium z prawdziwą morską wodą. Ale tam żadna ryba. Och, Johnny, żadnej ryby. A gdzie są? Mam je tutaj. Każdy z was dostanie po jednej rybce do nazwania, zanim zostaną wpuszczone do akwarium. Bardzo proszę, ustawcie się grzecznie w kolejce. Ja byłem pierwszy. A ja byłam tu już 2 lata przed tobą. Ruby, czy zechciałabyś nam wyjaśnić, na czym polega kłopot? Ten kłopot to Markus doprowadza mnie do szału. Jestem twoim bratem. Chcę być blisko ciebie. A ja chcę przestrzeni! O, rozumiem, Ruby. Będziesz miała skarbie dosyć przestrzeni na końcu kolejki! Och,
Nie mają pojęcia, ile mają szczęścia. Nie mają pojęcia, jak to jest być jedynym genialnym dzieckiem. Spędzić dzieciństwo w samotności. Wciąż tylko sam. Zupełnie sam. Ale już nie jesteś sam, duchu. Masz przecież mnie. Z całym szacunkiem. Jesteś szczurem! No? Ej! Ja nazwę swoją Johnny! Dobrze, Johnny. On zawsze musi wiedzieć, co ja robię, o czym mówię i o czym myślę. A ty w ogóle myślisz? Widzisz, co z nim mam? A ty dostaniesz ostatnią rybkę, Ruby. Nadęty dnojadacz. O rany, ale ta ryba jest paskudna. Trochę mi kogoś przypomina. Tak, rzeczywiście ta ryba wygląda jak... Nie, nie, wcale nie Fred. Nikogo nie przypomina. O czym oni u licha mówią? Och, dzieciaki! Już wiem! Wygląda jak ten gość. Taki mały grubasek z wielkimi, wyłkastymi oczami. Ten dziwoloch, co poluje na trofea. Co? O kim ten głupek mówi? Przypomniałem sobie! Ta ryba wygląda jak Mel! No, wszelkie podobieństwo jest czysto przypadkowe, szefie. Trudno zresztą mówić o jakimś podobieństwie. No, może macie trochę podobne oczy. Śmiejecie się z Mela, co? Ciekawe, czy będziecie się ze mnie śmiać, jak was wszystkich przerobię na pokarm dla rybek. Dziękuję, pani dyscyplino. Może warto by wezwać bufora. Niech rzuci okiem na moje biurko. Chyba się trochę wypaczyło. O, szczęśliwy traf! Teraz mamy możliwość naocznego badania tajemnic życia morskich głębin. Lornetka, spektroskop, gazowany supernapój Markusa, mini mega umysł. Co ty robisz? Nie wiemy, co tym razem Mel ma dla nas w zanadrzu. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Bardzo przepraszam, pani wącharz, ale muszę... Już nieważne. Gdzie Ruby? Przebranie, przenośny kieszonkowy wiatrak, baletki, podręczniki, zapasowe buty i jeszcze jedne buty. Trzeba być przygotowanym, trzeba... Zwycięstwo! Chcieliście, dzieciaki, przestrzeni? To teraz macie cały ocean przestrzeni! Dziękujesz za ratunek? Nie ty mnie uratowałeś, tylko Billy. Przestańcie się wreszcie sprzeczać. Mamy teraz poważniejsze zmartwienia. Na przykład te pływające wokół rekiny. Może to delfiny? Te durne dzieciaki myślą, że czyhają na nie delfiny. No to delfiny. To nie są delfiny? Zaraz sprawdzę. Bardzo często wiele rekinów wabi ta sama przynęta, gdy krążą wokół niej, zaczyna je ogarniać szał konsumpcji. To na pewno ludojady. Mając do czynienia z rekinami, warto pamiętać, żadnej krwi. Bardzo pomocna uwaga. Lepiej granie zostawcie nas w spokoju. Mam kieszonkową suszarkę i nie zawaham się jej użyć. Ruby, nie powinnaś. Wiem, nie powinno się wkładać urządzeń elektrycznych do wody. No i po bateriach. Hej, to mój gazowany super napój. No dobra, który chce mnie zjeść? Dalej, który pierwszy? Mam nadzieję, że ten największy. To mu wyszło nosem. Nie uważacie, że to paskudne?
Trzymałem ten napój na lunch. O! Pożądalu! Nie mów, że cię nie ostrzegałam! Ta suszarka ma chyba turbo doładowanie! Dzięki! To dlatego, że włączyłam super mocny nawiew. Jest beznadziejna. Coś ty powiedział? Ej, dlaczego płyniemy coraz szybciej? To biblioteka! Więc woda musi płynąć głównymi schodami. Co to znaczy? To, że zaraz będzie wodospad! Cześć, dzieciaki! Woźny bufor! Patrzcie, co dla was mam! Worek wypchany kapokami. To chyba najdziwniejsze kapoki, jakie dotąd widziałam. Bo to nie są kapoki, moja mała. To są piankowe deski klozetowe, które zamówił pan dyrektor. Deski klozetowe? Tak. Najnowsza technologia w dziedzinie desek klozetowych. One nie toną. Ruby, pozwól, że ci pomogę. Twoja deska klozetowa... Daj mi spokój! Dzięki pomyłce w zamówieniu mam dość desek klozetowych dla każdego ucznia w szkole. Jedną zapasową dla nauczycielki WF-u, panny Widelot. Musimy coś wymyślić, żeby usunąć wodę ze szkoły. To wszystko moja wina. Minęło już parę tygodni od czasu, gdy czyściłem główny odpływ piwnicy. To znaczy obok kotłowni? Woda nie odpływa tak, jak powinna, bo odpływ najprawdopodobniej się zatkał. Zrobiłeś, o co cię prosiłem, prawda, szczurkoś? O, pewnie, duchu. Jeszcze dziś rano dołożyłem tam świeżutkiego szlamiku. Panie bufor, możemy tam zejść w skafandrach i oczyścić odpływ i problem wody zostanie rozwiązany. To niebezpieczne, Billy. Ciśnienie wody może być zbyt duże. On ma rację. Trzeba by jakoś wypompować wodę. Przydałby się dosyć duży zbiornik, który by nas pomieścił i wytrzymał ciśnienie. Najlepiej, gdyby był z mocnego metalu i żeby miał małe okienko dla widoczności. Tak, z super wytrzymałymi uchwytami po bokach i nieprzywierającą powłoką. Ale gdzie coś takiego znajdziemy? Ja wiem! Pierwszy to wymyśliłem. Nie, ja pierwsza. To po prostu niemożliwe. Co chcesz przez to powiedzieć? Mówcie! Do obiadu jest jeszcze pół godziny! Ej, w stołówce jest sucho jak na pustyni! No tak, te drzwi są super szczelne, żeby nieprzyjemne zapachy nie wydostawały się na zewnątrz. Przepraszam, panie. Przyszliśmy tu, żeby zarekwirować ogromny stołówkowy szybkowar. Musicie nas wpuścić! Ci woźni! Pani nadinspektor Margulis na trzeciej linii. No, Dafni? Zajęta? Ugrzązłem tak, aż po szyję. Au! No, wszystko gotowe. Można przystąpić do akcji. Wielkie dzięki! Wskakujmy do środka i w drogę! Mi po piętach, odsuń się ode mnie! Jeśli się odsunę, wyląduję w wodzie! Przestańcie się kłócić! Musimy dotrzeć do odpływu bardzo szybko, bo powietrza wystarczy nam na 20 minut! Słyszałeś, Markus? Przestań tyle oddychać! Po lewej stronie widzimy flądrę, która zmienia ubarwienie, by zlać się z otoczeniem. A nad nami jest marlin, najszybszy myśliwy w oceanie. A to diabeł morski, inaczej żabnica, ze świecącym wabikiem na końcu ruchliwego kolca. A tu ryby o interesujących nazwach, ryptikus i wielka ryba mydlana. Ryba małpiszon! Śledź! Nie zapomnieliście czasem o jakiejś rybce fąfle? Tak, zapomnieli o niej! A o której? Według moich obliczeń jesteśmy na właściwej głębokości. Odpływ musi być gdzieś tutaj. Tam jest!
Wszyscy przesuwamy się w lewo! Nie, w prawo! Bardziej w lewo! Teraz do tyłu! Do przodu! W prawo! W porządku! Słuchajcie, jak chcemy wydobyć szlam z odpływu, to musimy pracować zespołowo! Dobra, pod warunkiem, że on nie będzie w zespole! Jak chcesz! W lewo! Teraz w prawo! Doskonale! W prawo! Super! W lewo! Już prawie! Odsuń się, Ruby! To ty się odsuń! Złaź ze mnie! Ojej, co teraz? Patrz, co zrobiłaś! Wiesz, co zrobimy teraz, szczurkoś? Jasne, że wiem. Co? Odciachniemy bobaski od pępowinki. Włącz pełną moc, Ruby! Musimy wrócić do odpływu. Może uda się coś wymyślić. Pudło! Co z tobą, Mel? Ty durny, niekompetentny dyletancie! Nie ty, szefie, Mel Ryba. No bo ty jesteś duchem. Kiedyś byłeś Melem, ale... Zamilcz! Powiedziałem pełna moc, Ruby, a nie supermocny nawiew! Skąd mam wiedzieć, o co ci chodzi? Udało się! Dobra robota, Mel! To ci dopiero wdechowa rybka, ten Mel. Pan Bufor nas puścił? Nie! Ktoś przegryzł linę! O! Mel! Super pełna moc, Ruby! To znaczy super mocny nawiew! Zdecyduj się wreszcie! Tam! Patrzcie, to ten wrak z akwarium! Czy Mel się poddał? Nie sądzę, Ruby. Zaraz nas staranuje! Co ta ryba wyprawia z głową w statku? Może chowa głowę, tak jak struś? Żart chyba trochę nie na miejscu. Macie pojęcie, gdzie możemy teraz być? Poza zasięgiem mapy, Billy. Co może oznaczać, że w pobliżu kotłowni. To wygląda jak krajobraz oceaniczny, o którym wspominała pani wącharz. Mówiła coś o płycie tektonicznej. Gdyby dało się podziałać ciśnieniem na wybrane miejsce, doprowadzilibyśmy do powstania pęknięcia w dnie oceanu i trochę by zatrzęsło. Tak, tak, świetnie! Wyłączyć moc! Jednostka ustawiona dokładnie nad wylotem. Nie chcę teraz żadnych kłótni. Wiemy! Dobra, trochę bardziej w lewo. Robi się i trochę w przód. Tak, dobrze, o to chodziło. Super lądowanie, świetna robota. To się nazywa praca zespołowa. Ale co teraz? Czekamy. Co tam się dzieje? To przecież oczywiste. Skończyła się ich moc. Och, poszło jak z płatka. Markus, gdybyśmy nie wyszli z tego cało, chciałabym cię przeprosić, że stale się na ciebie skarżyłam. O, nie ma sprawy. Ja też przepraszam, że czasem daję ci za mało swobody i że cię złoszczę. Nic nie szkodzi. Nie robisz tego specjalnie. Robię, Ruby. Nie, nie robisz. Tak, robię. Dosyć tego! Jej, co im się stało? Nie mam pojęcia. Nie spływa Mel! Jeszcze nie, jeszcze nie! Super mocny nawiew! Słona!
chamiaka w potrawce. Niestety, dyrektorze, nie ma już dnia gotowanego jaka. To dzień sushi. Nie szkodzi, sushi też lubię. Och, kolejny wpis do akt szkoły latającego nosorożca. Ej, patrzcie, jaką dostałem rybę. To ta, która wygląda jak... Wersja polska, Panfilm Studio Warszawa. Udział wzięli Agata Gawrońska, Anna Apostolakis, Elżbieta Jędrzejewska, Jacek Sołtysiak, Jolanta Wołejko, Sławomir Pacek, Wojciech Szymański, Tomasz Grochoczyński, Marek Frąckowiak i inni. Piosenkę śpiewał Wojciech Paszkowski. Dialogi i reżyseria Dariusz Dunowski, dźwięk i montaż Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Lidia Masiak.